Witam Was, kochani, serdecznie na moim kanale Sunlight Tarot. Ja nazywam się Tarotistka Fortuna i zapraszam do wysłuchania horoskopu na miesiąc sierpień 2018 roku. Wszystkie raki. Co tutaj dla raków w uczuciach? Możliwe, że rozstrzygnie się tutaj jakaś tajemnica. Dowiecie się o jakimś romansie. Także dużo spełnienia dla osób samotnych, możliwość zapoznania osoby do miłości na całe życie tutaj dla Was, związek. Macie ochronę boską w tym miesiącu. Jest to, drogie raki, tutaj dla Was bardzo istotna kwestia w tym miesiącu. W stałych związkach już w środku miesiąca wychodzenie z impasu, musicie być bardziej konsekwentni, musicie w stałych związkach, kochani, dla partnera swojego wychodzić właśnie naprzeciw. Na razie się tylko przyglądacie i bardzo jesteście zaborczy w związkach, drogie raki. Musicie dać troszeczkę luzu swojemu partnerowi, a będzie wszystko szło inaczej. Od razu odżyjecie. W pracy, w finansach, kochani, w tym miesiącu. Na początku miesiąca możecie czuć przygnębienie, smutek. Takie te pierwsze dwa tygodnie możecie czuć właśnie się tacy odosobnieni, zagubieni, może nawet bym powiedziała, ale jest nowa szansa w środku miesiąca dla tych, którzy poszukują pracy, na odnowienie właśnie tutaj swojego losu, odmianę swojego losu, rozwój finansowy i praca powinna tutaj do Was przyjść, kochani. Nowa praca, zadowolenie, ale także właśnie taki dynamizm w trzecim tygodniu sierpnia. Dynamizm, możliwe tutaj nowe umowy z końcem miesiąca dla tych, którzy szukają pracy. Jeśli rozejrzą się dobrze, będą dynamicznie, aktywnie szukać pracy, znajdą tą pracę z końcem tego miesiąca. Początek będzie mniej ciekawy, ale w końcówce będzie praca. Dla osób, które mają pracę, możliwe doszkalanie, możliwe tutaj właśnie nowe jakieś projekty, nowe perspektywy w pracy, bądź także zmiana pracy, nowe umowy. W rodzinie bardzo dużo miłości, bardzo dużo jedności. Tak, rodzina powinna być właśnie zespolona w tym miesiącu. Macie, tak jak powiedziałam, ochronę boską. Będzie wszystko to, co sobie zamierzycie, tylko bardziej przy końcu miesiąca powinno Wam się ziścić wszelkie Wasze marzenia i wszelkie Wasze plany, kochani. Co w zdrowiu tutaj mogę powiedzieć? Uważajcie na kończyny górne, także na może nie cały przewód pokarmowy, ale żołądek. Tutaj także na oczy należy zwrócić uwagę. No możliwe właśnie kobietom, paniom bym proponowała udać się do lekarza kobiecego, a tutaj właśnie zbadać podwójne narządy, takie jak czy właśnie oczy, czy piersi, czy uszy. No tutaj takie drobne kwestie, ale zagrożeń dla Was nie ma. Macie przyjemne, pozytywne karty, drogie raki, w zdrowiu. A zatem początek miesiąca może podjęcie decyzji i trochę rozżalenia, ale już z końcem miesiąca wszystkie sprawy, czy w miłości,
czy w rodzinie, czy w finansach i pracy zaczną się klarować. Nowa droga dla Was, nowa praca, kochani. Zmiany na lepsze. Co tutaj mówi uzdrawianie Archanioła Rafaela? Wezwij na pomoc Archanioła Rafaela. Drogi Archaniele Rafaelu, proszę o Twą pomoc i opisz tutaj swoją sytuację. I potem podziękuj. Dziękuję, że obdarzasz mnie uzdrowicielską łaską. Wzdychajcie, módlcie się do Archanioła Rafaela, do aniołów. A na pewno Wam pomogą. I karta prawa, pracy, przyciągania pieniędzy. Historia, jaką opowiadam, jest fundamentem mojego życia. Nie ma właściwego ani niewłaściwego sposobu na opowiedzenie Twojej ulepszonej historii życia. Może ona dotyczyć Twoich przeszłych, ale równie dobrze teraźniejszych czy przyszłych doświadczeń. Jedynym ważnym kryterium jest to, abyś był zawsze świadomy intencji, jaka towarzyszy owej poprawionej, pomyślnej wersji Twojej opowieści. Opowiedzenie kilku choćby krótkich historii w ciągu dnia znacznie zmieni Twój punkt przyciągania. Po prostu pamiętaj zawsze, że historia, którą opowiadasz, stanowi podstawę Twojego życia, więc opowiadaj ją w taki sposób, w jaki tylko masz ochotę. Historia, jaką opowiadam, jest fundamentem mego życia. Przyciągajmy dobre historie i opowiadajmy dobre historie w naszym życiu tylko i wyłącznie i miejmy tylko dobre myśli, bo to, co myślimy, to o czym myślimy, to przyciągamy do naszego życia. Pamiętajcie, kochani, życzę Wam wspaniałego miesiąca sierpnia. Pozdrawiam serdecznie. Zapraszam na mój kanał, do subskrypcji i do następnego miesiąca. Jeszcze raz pozdrawiam serdecznie.